O, ja tam wolę Zabraka, jest seksowniejszy. Zgadzam się. O, No. ja tam wolę Super. Zabraka, jest seksowniejszy. Ja czytam Tupolew. Sutek pierdolną jak Tupolew. Epitafium to koniecznie czytam. Chcesz mi powiedzieć, że podniecasz się komentarzem, ja tam wolę Zabraka, jest seksowniejszy, który ma 3 lajki, Jest napisane 14 godzin temu, człowieku. a top komentarz Sutek ma bardziej seksowny głos od Zabraka, 45 lajków, to nie zauważyłeś tego, nie? Minus. Już 44. Już 44. Awe legiony, sława i chwała, z tej strony Młoteczka, ze mną są moje trole, czyli Sutek Cześć! i Zabrak. Cześć! A, przepraszam. Dupsko! Sutek jak zwykle ma parcie na szkło. Słuchajcie, dzisiaj jesteśmy po raz ostatni w Isla Paradisu, gdyż nadeszła jesień i możemy już wracać. Możemy już wracać do Dragon Valley. W międzyczasie odkryliśmy, że nam się ogór starzeje, proszę spojrzeć. Więc dzisiaj będzie miała urodziny i Sutek odbędzie swój pierwszy casting. To są... W filmie. Tak. Matematyce gejowskiej. Tak jest. Ej, w ogóle ten nasz odrestaurowany statek jest, wygląda tak jak z daleka, co jak tam leci pod taki wodą? zardzewiały troszeczkę. Gdzie masz coś pod wodą? Bo nasz Tam była Titanic super. Meduza wielka. Tam tak. była meduza wielka. Ja to widziałem. Chociaż tak? miałem jeden wielki piksel. Tak, było. Dobra, zaraz zobaczymy tą wielką meduzę. Przyjęcie urodzinowe, wybierz strój kąpielowy akurat na jesień. Mam tu jakichś znajomych? Mamy, jakiś są jacyś ludzie, co ich znamy, więc po prostu zaproś Alfonsa. Zaproś tych, których utopiłaś, będąc Alfonso, ratownikiem. Proszę. Proszę bardzo. O. Co jeszcze? Możemy jeszcze ducha zaprosić, chociaż wszyscy będą się o to... O, jeszcze tego gościa, patrz, ma taki majty na głowie. Lozano, Alberto Lozano. No. Może Varadi, Andrei. Skąd my to już znamy? Proszę, nie wiem, są jakieś nigdy ich w życiu nie widziałem. O, będzie Sutek miał co rwać. Chociaż nikt jej nie lubi, tak. A są jakieś cycki tam? No właśnie były. Zaprosiłam. A, jeszcze to weźmiemy. Tego, o jeda, olien. Zaprosiła trzy pary cycków na imprezę. Tak. O tego, popatrzcie, jest przystojny. Jak przystojny, to biorę. Aha, o Jezus Maria, pomyliłam się. A czy oni się wszyscy pomieszczą na naszej łajbie? Kogo to obchodzi, no? A kogo to obchodzi? Będą wypadać najwyżej. To jeszcze ogórowi jakieś dziecko zaprosimy. No, o, bo dalej jest miejsce. O, dobra, to o, jeszcze. Czy chciałbyś dzieciaczka dzisiaj? Co chciałbym? Czy chciałbyś dzieciaczka? Ej, bo że ja chcesz to mi zrobić mam dziecko? Chyba na tej łajbie, że wystarczy. Chciałbyś, żeby ci zaprosić dziecko? Nie wiem, jak mam to odbierać. O, już jakiś pozycję. Dziadek cię podrywa. O, poznajmy się lepiej. Dobrze. Ponieważ jesteśmy biedni, to ogór musi zarobić na swoje urodziny. Nie ma tak dobrze. Więc ogór na swoich urodzinach będzie sprzedawała lemoniadę. Jabłek. O, ewidentnie widać, że tu jest napisane lemoniada. Lemoniada. Zjedli A chyba. Nie wygląda jak lemoniada. Wykonuj zlecenie, nie będziesz wykonywał zlecenia, ty miałeś swój casting odbywać, swój pierwszy. O! Tak przy dzieciach? Tak przy dzieciach. Super. A już tam kurde dusi tą gitarę, pioruny trzaskają. Już się prawie rozebrał, to widzę jakiś fetyszysta. Płonie ognisko, żół ją gnieje. Co tak? Wiedziałem, że jesteś takim fetyszystą. Przesłuchanie przed występem piosenkarza, proszę bardzo. Dobra, a będzie tutaj jakiś znany menadżer? No tutaj jest jakiś właśnie. Tak? Tak. Tak. On chyba właśnie ucieka stąd i idzie na imprezę do nas i nie dostaniesz Ej, swojego moment, pierwszego halo, ja tu jestem nieodkrytą gwiazdą. Halo! Nieodkryta gwiazda została przysłona. A Młotka idzie na plażę jako ratownik, też jej nie będzie na urodzinach. Całe życie okay. Człowiekowi wiatr w oczy, no. O, kostuszka jest jeszcze w deszcz stoi. Boże, jak, jak filmowo się zrobiło. Zesrał się i odleciał. No. Ej, takie plany, a tutaj jak zwykle się wszystko posypało. No. Czemu nie możecie wycofać tych swoich prac i wpaść tam? Jezu, znowu coś płonie? A nie, dobra. Już myślałam, że znowu się płonie ognisko, już mi być albo nie być. Co to tam wraca w niebie, jakiś kapelusz, czy co to tam było? Gdzie jaki kapelusz? Co ty mówisz? No, ja tam widziałem takie coś. Na filmiku będzie. Dobrze. Albo nie być. To chodźmy pod pokład i zobaczymy, co tu się dzieje.
Jest coś płonie. W istocie szlachetniejszą rzeczą. Nie, tylko tam coś gra chyba. Losu. Czy też stawiwszy czoła morzu nędzy przez opór wybywać. Co Sotek tak robi? Spokojnie. A, przepraszam. Chyba jest mu przykro o to, że wiesz, nie dostał tego castingu. I więc mamy niewidzialnych ludzi na pokładzie. Próbuję jakoś zaistnieć. Ej, mamy niewidzialnych ludzi na pokładzie. O, genialnie. Już się pojawiło. O jest. A to muzy, wiedziałem, że się ukrył. Tak. Wtopił się w tło, że tak powiem. Ale zamiast kupować nektar od Madzi, to piją z beczki. To kupują z tego, z automatu z kolą. Tak. Czemu wszyscy wchodzą pod pokład w ogóle? Nie wiem, bo tutaj jest muzyka chyba, o to chodzi. Ale ktoś przyniósł żarcie, dobrze, to dmuchnijmy świeczki Madzią. Tak. Co tu można wybrać? No kto ma zdmuchnąć świeczki? A mogę ja je... Przybywajcie wszyscy. Do mnie, moja desko. Młotka chyba nie poszła do pracy dzisiaj. Walić pracę, niech się topią. Tak. I tak się topią, i tak, co za różnica. No właśnie. A wszyscy się zbagują przy drabinie i tyle będzie z urodzin. Właśnie widzę. Gdzie jest moja cudowna postać? Ale tłumy. Twoja postać... O, idzie tutaj po drabinie powoli zaraz. Tłumy jak w kolejce po mięso. Jak po sraj rolkę. Sraj rolkę. Jedna na konia powinien zaprosić. Jakiś koleś w ogóle zablokował drabinę. Tak. Przez co zabrak wejdzie. Niemożliwe. Simsy postanowiły się popsuć. Macia się zbugował. O, co się dzieje. Dostałem stypendium. Pierwszy raz widzę buga w grze, w Simsach. Tak. Nie spodziewałem się nigdy, że tak cudowna gra kiedykolwiek się zepsuje. No. O. Świetne wyszukiwanie drogi. Tak. Życzmy Madzi wszystkiego najlepszego, żeby była dużym ogórem. Żeby wyrosła na cukinię. Albo na żebyś się zesrała. Tak. Jak możesz. Tak. Jak będzie już stara, to będzie kiszonym. Chyba tak. Kiszona. Kiszona Madzia. Ty, ona jest dalej taka zielona. No bo ona jest cały czas ogórem. Możemy jej teraz wybrać kolejną cechę charakteru. Arogantka? Pasożyt już jest. Pasożyt już jest. Arogantka? Pasożyt już jest. Dusza to arogantka byłaby całkiem spoko. Geniusz. Jaki tam geniusz? Histeryk, infantylna, komputerowiec, kleptomanka? Boże, a niech będzie koniarzem, jakkolwiek to nie zabrzmi. Jedź dalej, przejdźmy wszystko. Lubi koty, lubi psy, magnetyczna osobowość, miłośniczka motoryzacji. Jest dendrofil? Jest ekologiczna i lubi przyrodę. Ale dobrze, ona już ma lubi taki przyrodę. Numer, znacie taki numer? Ekologiczna dziewczyna, ekologiczna dziewczyna. Nie, nie znamy. Dobrze. Ale kto zna, to w komentarzach pisze, że zna. Tak, i możecie śpiewać to razem ze mną. Niechluj, nieodparta, nieokrzesana. Nieprzystępna, niezdarna, niezręczna towarzysko, nieśmiała. Jezus. No dawaj, dawaj. Opiekuńcza, pechowiec, oszczędna. Jest negatywnego? Perfekcjonistka negatywnego. Primadonna na przykład jest. Jest przewrażliwiona. Wiem, bo jestem. Przegrała już na starcie w życiu. Tak. Samotniczka, sceptyczna do nadnaturalności, schludna, spostrzegawcza, stosowna, styl życia gwiazdy, szczęściara, tchórz. Technofob. Nigdy nie. Unika na gości? Nie. To ma nie być wybrane. Dobra, tak. Dalej. Tak, unikać zobowiązań. Tak, urodzona handlarka. Urodzona kucharka. Powiedz ten żart do dziecku i gazie? Czy nie? Nie. Nie. Zabrak nie. Uwielbia upał. Wegetarianka. O, może wegetarianka, wegetarianka. Jak będzie swoich pobratów. Kanibal, niech jest swoją własną rodzinę. Tak jest. To będzie dobrze. Kanibal. Ogór kanibal. Ogór kanibal. Dobrze przegłosowane. Zajebiste. Warto było czekać. Tak. Zabraczku, opaliłeś się, nie wiem, czy widzisz. Nie widzę, bo jeszcze u mnie jest wegetarianka. O, już właśnie widzę. O, teraz zlazłeś. Dopiero teraz, tak? Już dawno zdmuchnięte dawaj, świeczki. Teraz wszyscy się zatną, bo każdy będzie tort chciał brać. Datko łatki. Wierzę, że Sims ogarną sprawę i już więcej nie. A gdzie jest Sutomir? Sutomir wrócił w ogóle do domu. Zamiast na łajbę. A obwąchuje konia, patrz, obwąchuje mnie. Tak. Tyłek mi ktoś obwąchuje, ja dziękuję. Chyba koniowi obwąchuje z tyłek. Nie, to on mi. Ale ja... Gdzie?
Ty jesteś w domu, na naszy... tam jak jest dołek. Tak, zacytuję. One man, one horse. Ej, coś się jara! Płonie. Nie, to bo ty ognisko tutaj rozpaliłeś, widzisz? Tylko muszą się tekstury doczytać. Tak, tylko nie widać. A mi się wydaje, że to się trawa pali. No bo to tak trochę wygląda. O, widzisz, to czytało się. O, dobra, jest. Jest, jest. Wygraliśmy. Pierdzę z radości. Czemu tak. jesteś goły? I czemu koń do ciebie idzie? Jestem goły. Będziesz się molestował z koniem. Zmieńmy scenę, proszę. Patrz, on już luk założył specjalnie dla ciebie. Zmieńmy scenę. Dosiądź moją kostuszkę. Boże. Gdzie ją dosiada? Nie, jakoś tak dosiada. Dosiądź kostuszkę. Ale te Simsy świetnie działają, co? Tak, 3 lata później. Jeszcze się zatnie. Nie wejdziesz. Szczeznij. Dosiądź. No weźcie, ogarnijcie nie. to. Nie wejdziesz. No odwracaj się. No. Czy jaki to jest buget? Boże. Co, wróci i będzie znowu nie. Zgadłem? No, popatrz. 0,5 centymetra się przestawiliście i działa. Uwaga. Działa? Jestem taka piękna. Pięknie. Jeszcze żyje ten koń. No dosiądź on żytego konia 100 lat później. Musi siodło zmienić. Nie musi, to ja nie wiem, o co chodzi. Dobrze, mapa. Siedzę i teraz czekaj, bo teraz pokażę ci czary, bo to jest, ponieważ to jest jednorożec, to można z nim robić magiczne rzeczy. I to nie takie, o których ty myślisz. Bo ja cały czas próbuję ci, wiesz, ten casting załatwić, żebyś w końcu zarobił na siebie, nie? Myślę, że jak producenta nadzieje na ruch jednorożca, to jest... A to ja Proszę bardzo, i popatrz, teleportuj się tutaj na jednorożcu, a? A to muszę po prostu wyglądać, czy co? Czy muszę... W tej branży tak, chodzi o to, jak wyglądasz. Czemu ta lama znowu tu przyszła do nas? Wyjdź mi stąd. Przez to nie zobaczyłam, jak się teleportujesz na jednorożcu. Tylko widzę wszędzie jakieś góry brzydkie. Nie macie, to i tak by się nie doczytało, więc... Przesłuchanie przed występem piosenkarza. A nie można nadziać na ruch jednorożca tej osoby? Niestety się nie da, ale można podpalić ją jednorożcem. Zaraz ci pokażę, jak to super działa. Dobra. Tak? Wiesz, że NASA pożycza komputer od młodzi? Ja wiem. NASA benchmarkuje swoje sprzęty odpalając Simsy. Taki benchmark, prawda, sprzętów. I teraz 100 lat później on... Pójdzie na ten casting. O, jest szansa. Jest szansa na to, że zobaczymy. Właśnie się ale mnie będzie murzyn przesłuchiwał, to nie mam szans. Pokaż cycki. Jezus Maria, coś. Nadaje się. A ty mu tego Azteka wybrałaś, czy on tak sam się zrobił? Ja mu wgrałam oczywiście, że tak. Co ja robię? On jest naprawdę menadżerem? Czemu ja robię z siebie błazna? No Boże, bo co występ się mu dałeś. Nie myślałem, że dostałeś, bo masz występ we wtorek o 17. Czyli casting do takich rzeczy to inaczej wygląda, to wystarczy. O, widzisz, mam talent ukryty. W końcu ktoś mnie docenił. W końcu. Bo tak mi grę przycięło, że szarpnęłam ekranem. Tak. Szarpłaś jak... Teraz mogę wam pokazać wredne. Przeklnij faunę, ugryź tupnina, ale dziś się dało... Ale ty chyba na sutka to dajesz, o chuja. Kura. Jak sutka. Dlatego chciałam. O, popatrz, nie da się. Ja chciałam go podpalić. Fajnie by kogo? Sutka. No, tego menadżera chciałam podpalić. Chciałeś podpalić menadżera? O co ci chodzi? Chciałam podpalić menadżera, żeby tak, no. Żeby był ciemniejszy, czy co? Opalić go trochę. Jesteś głodny, to akurat na urodziny Madzi możesz wpaść i... Pewnie już po imprezce. Titanic pewnie już spłonął. Gdzie jest nasz Titanic? Pewnie już spłonął. Titanic. A chyba się głupie w tej mapie, przez to, że mi tak tnie. A, nie tu jest Titanic, proszę bardzo. Jaki ładny. Jeszcze żarlici tort, zostawili jak świnie tutaj w ogóle takie pobojowisko. Jak mi się podoba? Jak ci się podoba muzyka w tej grze? Ładna, nie? A, tak, jak zawsze, ścieżka dźwiękowa w grach EA stoi na najwyższym poziomie. Cudownie. Jak co odcinek? Jezus, przepraszam, źle przeakcentowałem. Muzyka. Wstyd. Ale widzicie, tak to jest. Tak czy inaczej, pozdrawiamy Paulinę z Mówiąc Inaczej. Muzyka. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Ej, wszyscy nam się z imprezy urwali. Zostawili syf.
Nieziemski. Taka impreza. I nie ma imprezy. I się skończyła. Jeszcze jakaś laska mina wrzucała tutaj. To no, taka impreza. Zostaje do środy. Ale przynajmniej zjadła tosty, które tu są. A nie może sobie... A, przynajmniej nie, zlewania. Podeptała, to stwierdziła, że nie może przejść z tego tosta i musi przeskoczyć przez ścianę. Tak. Skoro stawi ścieżka zdrowia, tak zwana. Czy ona idzie... Czemu się kłócisz z ogórem? Bo jest zielona, jest brzydka i śmierdzi ziemią. Jak jest ty mówisz na naszego ogóra? Śmierdzi ziemią. Tak. Ogór do piachu. Raczej do szkoły kazałeś jej iść. Nie ma do ziemniaków. Gdzie ten Sutomir? Sutomir jedzie. To, Bartogniew. Przepraszam, Bartogniew. Dość tak, zadowolenie, czyli impreza nie była zbyt szalona. O, podjechała taksówka, będzie blichtr. Tak jest, mogę tutaj dać zbliżenie. To jest zadowolenie. Było do dupy, ale dawaj żalcie za darmo. Pójdzie. Ja nie wiedziałem, że ten Titanic ma pokład. No, no widzisz, bo ja to tak wyremontowałam, ja. Wiesz. A tu można dalej jeszcze zrobić w dół, czy nie? Nie chyba. Nie próbowałam, prawdę mówiąc. A, widzisz, nie oszukałaś internetu. Byliś tak, że słupek, zostało ci jeszcze trochę. Dobrze, to później posprzątasz, jak już zjesz, a my z Zabrakiem może skoczymy nie, szukać nie, niech sirenek. Zabrak sprząta. Nie, ty bo nie sprzątasz. Ale ty sprzątasz pstrykając palcami. A ja jestem kapitanem. Ej, gdzie płynie nasz statek? Wręczał. Kto kapitanuje na naszym statku? Bo ten ja. Głupi ogórek. Ej, sam płynie, o co chodzi? Mamy nawiedzony statek, młotka ratuj statek. Przenieść pływający dom. Nie, ona woli zejść. Ej, gdzie płynie nasz statek, o co chodzi w ogóle? Mamy nawiedzoną łajbę! Tak. Najwyżej jakiś tam, wiesz, World Trade Center znajdziemy. Hurra, tyle wygrać! Tyle wygrać chciałbyś? Chciałbym. Aha, Zabrak, kiedy kupisz Paydaya? O właśnie, Zabrak. Odnośnie pieniądzów i wypłaty. A, właśnie. Uzbierałeś pieniądze, pochwal się ile. Tak, jesteśmy po cięciu, bo mieliśmy małe problemy techniczne. Zabrak tak. Zrobił internet. Kochamy też Simsy, jak zawsze. Oczywiście, jak najbardziej. Skończyliśmy na tym, że Zabrak miał powiedzieć nurkuj z rurką i chwalił się, ile uzbierał pieniędzy. Więc Zabraczku, tak. Jeszcze raz, żeby było jasne, bo nie wiem, czy to się nagrało. Dobrze. Dostałem aż około 10 zł od dwóch osób, to jakoś tam z imię nazwisko, no to dałbym sobie. W każdym razie 10 zł, więc za 10 zł dostaniecie dużo, a mianowicie, uwaga, N. Dziękuję. Kupiliście jedną literkę. Nie rób tego. Nie rób im tego. No urkuj. Ładnie. No weź. Ej, ten statek dalej taki. Sam płynie. Tak, muszę to powiedzieć całe. Tak, poza tym ja chcę tylko powiedzieć, że zaraz jak to Zabrak powie, to potem pod komentarzem zapewne, bo w komentarzach pojawią się linki do tego momentu, tak, ten a, potem moment. Wszyscy, a potem wszyscy zamkną filmik, bo już wystarczy. To ja zamknę uszy i mogę powiedzieć. Wy też dobrze. Zamknijcie. Dobrze. Musimy cicho, my teraz tak, cicho. Wierzę w to, że na pewno to zrobisz. Nurkuj z nurką. Zrobił to! Brawo, że Zabraka! Miałeś zatkać uszy. A ty co chyba to zatkałeś dupę. Powiedziałeś? Wolniej. Nie, już powiedziałem. Sobie możesz dać slow motion 400%. Wciąż nie znaleźliśmy syrenek. Ślicznie. Następnym razem nie dostaniecie takiej promocji. Ktoś jeszcze mówił, że masz rabarbar powiedzieć. O, na pewno. Nie stać was na to słowo. A czym skończyliśmy w ogóle Simsy? Właśnie nie kojarzę za bardzo, oprócz tego, że mamy statek widmo, który sam się pilotuje i pomimo tego, że ja tobie każę płynąć nim gdzie indziej, to on i tak się wraca do portu. Super. Najgorsze. Nie powiedział, że Simsy się zbugują. Tak jest. Nie. I mieliśmy szukać syrenek. Ja mam taki fetysz, że na Golasa prawie sobie kieruję tym wszystkim. To ja Sutek chyba, nie? Jest i moja dziewczyna. To jest nasze dziecko. Moje dziecko. A, przepraszam. Sutek. A to nic nie szkodzi. Chodzi. Nie no, może powiem ten żart, bo on jest śmieszny. Nie! Nie! Nie, na pewno a potem... nie mogę. Nie! Ale co? Przecież to było bardzo śmieszne. Ale serio nie mogę?
No, naprawdę nie możesz, nie. Szkoda. Ale jak ktoś chce, to u Sutka na live wczoraj padł ten żart. Tak? Tak. Reklamujemy live'a. Ale on nie ma przecież zapisu z tego live'a. Jest. O, tak nam przykro. No. Jaki? A jak który to? A dobra, nie, no... No to wczorajszy. No było to jest. W live'ie, no byście mieli kawo. Ale ej, jest. Opór nam się zbugowała i ciągle chodzi z tą lalką. Jest taka dorosła, dalej wierzy w takie bzdury. Prawda? Tak. O, Sutek ćwiczy przed występem. Wiadomo. Tutaj azteckie deszcz, jakiś taniec deszczu tam będziesz trenował, czy co? Tak. Jakieś azteckie śpiewy godowe ćwiczyłeś przed chwilą? Złoty deszcz, czekam na złoty deszcz. Dobrze, już poczekaj, tylko rozepnę spodnie. Panowie, panowie, ale nadchodzi cudowna chwila, którą wszyscy bardzo kochają. Zaraz wszyscy będą zmęczeni i będą kłaść się spać. Pożegnanie? Więc... Pogrzeb? Więc będziemy czytać pogrzeb. Komentarze w nocy. A. Wasze ulubione. Moje kochane. Tylko... Mamy nowy konkurs, ale to później ogłosimy. A, tak. Będzie kolejny konkurs. A, nie pamiętam oczywiście, jestem jak hej, zawsze. Też jest was słabi, ale... całkiem mieliście pisarze i Mickiewicz się chowa, więc mamy coś dalej. Maciak pragnie porozumienia z rośliną. Co Madzia robi? Pragnie porozumienia z rośliną. No, pewnie jest głodna. Brak komunikacji. Nie, tak. Kupię jakieś pomidora, niech w jakim to dodatku było w ogóle? Co za chora osoba wymyśliła takie rzeczy? Nie mam bladego pojęcia. Co za chora osoba wymyśliła w ogóle system wszystkiego w tych Simsach? Ej, ale syrenek dalej nie znaleźliśmy. Jesteśmy tu tydzień i nie znaleźliśmy ani pół syrenki. Chodź, zapraszamy na jakiegoś wieloryba, jakiś wiki, czy jak ona się nazywa. Halo, Sutek! Halo, Sutek! Halo, halo! Przez chwilę was straciłem! Nie, ale już jest dobrze. Was straciłem. Młodsze, ja rozłączę Sutka i zadzwonię, bo coś go nie ma, nie? No. Ej, moment, ja jestem! Sutek, halo, odezwij halo, się! Sutek? Sutek! Czekaj, Sutek, zadzwonię do niego na telefon, pewnie go nie dobra. Ma. Dobra. Nie poszedł strać, nas zostawił, nic nie mówiąc. Jak zawsze wiadomo oczy. O, Sutek! O, jest! Znalazłby się. Cześć. Fajnie, że jesteś. Tak, jest. Pewnie udawał, że jest. Go nie było, żeby nas trollować. Tak. Czekał, aż będziemy go wyzywać, ale zapomniał, że to nagrywamy. Dokładnie. To co ja mam dla was pytanie egzystencjonalne, bo w ramach tego, że nie możemy tych syrenek znaleźć, to ja bym się chciała was zapytać. Ale dobrze, to cicho, egzystencjonalne w moim wypadku to pytanie. Tak? Okej. Okay. Milcz. No, dobrze, a więc jeżeli musielibyście to zrobić z pół rybą, z pół kobietą, to wolelibyście, żeby była głowa ryby, a dół normalnej kobiety, czy dół ryby, a głowa kobiety? Dół ryby. Ale co robić? No co robić? Dół ryby. Tak. Nie wyobrażam sobie, że mam przed sobą głowę ryby. To już wolę mieć dół ryby. A ja wolę odwrotnie, bo zawsze mogę zobaczyć karton. Chyba akwarium. No to akwarium. No dobrze. Ewentualnie odetnę sobie to, co jest niezbędne i jeszcze będzie ciepło, tak? A Sutek to nie wiem, co zrobi. Jest jeszcze inny sposób, ale dobra. Jak, no słucham. Nie, nie mogę tego powiedzieć. No możesz, ja ci pozwalam. Są różne typy miłości. No, dobrze, ale to... Dlatego akurat ja wolę w takim razie, żeby była na dole rybą. Czy chciałbyś na przykład zostać smagnięty w dupę ogonem, tak? Nie. Boże, wytęż wyobraźnię. Po co ja mówię, zadałam to pytanie? Ja wytężyłem wyobraźnię i właśnie stanąłem przed oczami. Dobra, znasz takie państwo Francja? Coś mniej więcej w tym stylu, no. Ale to no jakby... Kobieta miała głowę ryby i chodziłoby ci o Francję, no. To no. Nie wiem, czy kojarzysz, ostatnio oglądaliśmy taki filmik o śpiewającym karpie, to musiało być całkiem niezłe doznanie, ja tutaj w anotacjach tam. Ale nie głowę ryby! No ale właśnie głowa jakby miało właśnie głowę normalną. Ryby, to by było tak ciekawie. Ja nie chcę głowy ryby, ja chcę dół ryby. Właśnie o tym mówię, no. No właśnie. No ale właśnie ja mówię, że jakby była głowa ryby, to by było ciekawiej. Ale wyobraź sobie na przykład, że... Stajesz przed tą głową ludzką po prostu na stojąco i w ramach podniecenia dostajesz smagnięty ogonem w dupę. No ale dobra, to nie wiem, czy lepiej tylko to robić i nie móc pogadać, niż
robić i pogadać, no. No ale ciężko założyć kartę na dolną część ciała, a na górną to normalne, że tak powiem. Ale no, mi to by nie przeszkadzało aż tak bardzo. Dobrze, panowie, widzę, że nie dojdziemy do porozumienia. Myślę, że wiesz, jeżeli miałbyś coś z nią robić, to i tak byś nie mógł zbytnio pogadać, po prostu No jakby miała głowę ryby, to na pewno. Chociaż wiem, o co ci chodziło, dobra, nie ogarnąłem. Obejrzyj filmik, jak ryby, jak głowa ryby pięknie może śpiewać po rosyjsku. Tak, ja wspomniałam... Jak samolik jak już ty, a ja będę żył. W nagrodę sutek będzie rozmowy. Spał na dole, bo jak wiadomo, ciepłe powietrze się unosi, więc lepiej, żeby spał na dole. Tak. No, genialny pomysł. Znowu wiatr w oczy i to dosłownie. I coś w dupę. No to właśnie dobrze, że mnie spał na dole. A, no dobra. Sutek nie ogarzę. Ile my tam będziemy płynąć? Zabrak, co z ciebie jest za kapitan, ja się pytam. No co, mam to Siemcy się bugują, ja super. Tak, ty super, jeszcze się cieszę, góra lodowa że prowadzi 100 lat ten statek. No i co, że głowa lodowa? My heart will go on, zaraz zaśpiewamy wszyscy raz. No, chyba. Zjedz sobie na kolację ośmiorniczkę. O, tam był arbuz, tam była przynęta na murzyna. Można zarzucić... Ta ryba jest zbyt dziwna, ta... by... Ej! O. Zarzuć tego arbuza do oceanu, to może złapiemy czarną syrenkę. Dobra. Ale to najpierw musimy cię położyć spać, bo jesteś bardzo śpiący. A kto będzie pilotował ten piękny statek? No, Ja mogę. Śpisz, no, ale nie dobra, no, nigdy nie dam ci pilotować czegoś, co sam stworzyłem. Ale jak chcę, ja. No ja wiem, że ty chcesz dwie rzeczy byś chciał. To rozpal ogień i sobie upiecz tą ośmiorniczkę, co ją tam masz. Tym razem ośmiorniczki będą nam służyły jako jedzenie, a nie na przykład jako reklama pewnych japońskich mang, bardzo specyficznych. Tak, to lubi. Tak. Upiecz tak, Sutek, wiem, co ty lubisz. Zjedz sobie ośmiorniczkę, ja proszę wiem, bardzo. A Sutek jest śpiący? Chcieliśmy Sutek miłość... chyba nie poprowadzi tego statku. No. Młocia? Paru statkiem pięknym. Młocia też tak średnio. Ogór? Ogór. Obawiam się, że musimy przenocować pod pokładem i dopiero rano... Nie przyznaczyłbym swojego życiu żadnemu ogórowi. Dawaj warzywo za stery. Daj. Ona w ogóle może? No popatrz, może. Jeśli dorosła, to pewnie może. Jest już dużą dziewczynką. Ona zawsze może. W końcu młoda jest. No. Dlaczego ogół się nie mógł zakopać jakoś w te deski, musi spać w łóżku? Normalnie może do doniczki od razu ją damy do spania. Doniczki. Tak, super pomysł. Nie dało się niestety, klikałam nią na doniczki i się nic nie zmieniło. No, bez sensu tak ja. Się zastanawiam, czemu ona śpi. Po co ona ma te majtki i stanik jak jest warzywem? No właśnie nie wiem. A myślisz, jak warzywa się rozmnażają? Przez pączkowanie na przykład. Albo są wiatropylne. A, to takie zabezpieczenia. Antykoncepcja. Żeby się wiatr nie zapytał. Taki. Ona nie może. To czemu, po co jest stanik, tak by the way, w takim razie? Kobieto, odejdź, zaprogramuj pralkę, a nie to. Ona chyba tego nie ogarnia. Ej, się zbagowało, bo ona widzisz stoi przy tłumaczeniu. Tak mi dobrze, tak radośnie, zbagowane. Dziękuję ci za to i dziękuję, że się zbagiłaś. Dziękuję to ogór. Jesteś tu. O, tym razem ogarnęła, proszę bardzo. Nie, ze szpilki nagrywam. My śpimy, mamy kapitana ogóra. Trzeba ją swoją drugą przebrać i uczesać, bo tak trochę dziwnie wygląda. Ale wygląda jak fashion from Russia. Czemu ona ma włosy? Są liście. To są liście? Przypatrz pierwszy się. Raz widzę takie dziwne liście. To jest ogór z błota, kamieni i liści. Czyli jeżeli jest jesień, to ona traci włosy? Czy o co chodzi? Teraz tak powinno być, ale nie wiem czy... Zima jest po prostu taki, wiesz, same gałęzie i zwisają. Ale popatrz, ten ogór to całkiem ładny jest. Pięknie, jak na ogórek to wygląda naprawdę pięknie. Wygląda tak. Trochę jak zwłoki w końcowym stadium rozkładu, jak tak po prostu. Poza tym niezłe cycki. Trochę przegniwe. No, taka miseczka A75, ale może być. Taki specjalista. Ty się znasz. A, widzisz? Ty się znasz, tyś widział A75. A, ja widziałem różne rzeczy. Ale to nie jest 75A. Tyś widział cycki kiedykolwiek w życiu. O, powiedziała ta z Z. Spojrzał w dół. O, Sutek ma A75. Ja mam 105, jakbyś chciał wiedzieć. Czemu Młocia się obudziła?
Dzięki, że mi powiedziałeś o tym, naprawdę. Mam nadzieję, że w końcu mi... Mam nadzieję, że w końcu kupisz mi stanik nie na łapę, tylko na rozmiar. Na dupę. Dobrze, to wszyscy idą spać, a wy czytacie komentarze. Bo już jesteśmy chyba na miejscu. Tak, jesteśmy na miejscu. To są. Ile na to czekaj, Zabrak? Całe życie. Całe życie. Zacznijmy od epitafium? Zacznijmy od cudownego epitafium. To ja zaraz. Które chyba zwyciężyło, nie? Znaczy, ale te moje czy te twoje? Znaczy, no nie wiem, które lepsze. Dla mnie zwyciężyło chyba jedne z pierwszych epitafiów czytać? No dobra, to wiem, które. Tak, to zwyciężyło chyba. Dobrze. Epitafium dla Słudka. Pierdolną jak tu polew. Dziękuję. Krótkie, treściwe i genialne. Tak jest. Gratulujemy. To teraz ty czytaj, co ty wybrałeś. Epitafium. Tu spoczywa Sutek, najwspanialszy pedał, jakiego znaliśmy. Czy to nie jest piękne? Zobaczcie, połączył epitafium z hejtem. Połączyła. Trzecie miejsce, epitafium. Epitafium dla Sutka. Tutaj spoczywa Sutek. Nareszcie sztywny. To ja mam jeszcze bonus. Epitafium dla Sutka. Tu spoczywa Sutek na zawsze w naszych dupach. Dziękujemy. O, kreatywność widzów nie zna granic. Tak. Odbił ziemniaków u Sutka. To epitafium. Tak, tak jest. Podam skrzynkę pocztową na priwa, jak ktoś chce. Tak. To co? O! Mam pozytywne epitafium jeszcze. Aha. To się nie liczy jak pozytywne. A, to nie. Epitafiut. Epitafiut. Miał fajną dupę. Dzięki. Proszę. Brawo. Nie wiem, czy ja bym chciała, wiesz, od kogoś usłyszeć, że masz fajną dupę. No, chciał epitafiut, więc wiesz. Dobrze, to co? Wierszyki teraz? Teraz wierszyki, tak jest. To czyta ten najbardziej łapkowany? Wierszyki i hejty. To czyta ten najbardziej łapkowany? To ja przeczytam. Nie, bo ty nie umiesz. Ja przeczytam bardziej niż ty. No nie, to zróbmy z podziałem na rolę. Nie. Ej, no nie blokuj. Jak mówisz nie, to mów nie, ale coś innego. Musisz nie, coś ale innego... ja to przeczytam. Uwaga, czy to bądź. Najbardziej Zabrak, proszę, przeczytaj. Dziękuję. Ale tutaj czytaj, z ekranu. O Jezus, nie widzę. Proszę. Gdzie? To co mam tak. Zaznaczone. A, nie widzę, sorry, jestem ślepy. To ja czytam wierszyk. Gdzie świnia? Sutek, Zabrak, dwa gejuchy, w swoich nosach mają muchy. Lubią lizać się w kibelku, a do siebie mówią cwelku. Biedne młocie na to patrzy, tej komedii nie wybaczy. Z tego wiersza morał taki, Sutek, Zabrak, to ziemniaki. Pięknie! Najbardziej zdecydowany wiersz. Bardzo ładne. Bardzo Sutek, ładne. Czytaj kolejny. A ty też masz wiersz za siebie, Młotka. Ja wiem, ja na wiersz końcu. Dobrze, ty na końcu. No nie wiem, tutaj trafiłem na coś takiego, czytam. 9 łapek dostało, więc tak zobaczyłem. Zabrak, Sutek, dwa ziemniaki lubią macać swoje ptaki. Statek płonie, młocia gasi, a Zabrak śni o tym, że Sutkowi jajka rozkwasi. Hej, gejuchy kolorowe, Sutek w majtkach chowa głowę. Zabrak jęczy, młocia płacze, a Suteczka odbyt płacze. Moral tej bajki jest powszechnie znany. Kto nagrywa z Zabrakiem, będzie wyruchany. Dziękujemy. Co to było? To co, następny wierszyk? Tak jest. Tak. Titanic jak co dzień płonie, Sutek już zaciera dłonie, jakby złapać tu Zabraka. Czy za dubsko, czy za ptaka? Zabrak do baru ucieka, tam na niego żarcie czeka. Zepsuł automat z gumami, naprawić go nie potrafi. Pięknie wiesz. Młotka tato już się wścieka, nie ma od baru człowieka. Sutek sushi wziąć nie może, lecz wyjść muszą o tej porze. Wracają na Titanica, by wieść życie samotnika. Słowem, gówna było mnóstwo, syf, masakra i ubóstwo. Może być! O Jezus Maria. Co tak dawaj ten po niemiecku? To już jakiś Niemiec nam napisał. Nie... Ale ja tego nie umiem przeczytać. Nie wiem, czy to jest jakiś wycinek z Mein Kampf, czy to jest rozkaz ostrzelania, czy to cokolwiek. A może to jest... Może to jest Jezus Maria, już ci powiem. Wierzę w Boga po łacinie, ale napisałem. Tak, wierzę w Boga po niemiecku, to chciałem powiedzieć. To czytaj.
unsere herrliche Sudomir was hier bei uns jenseits des Glaubens aber nicht untersteigen gegen Gewerbespartner ist. Kurz die Hammer und Hammer Kleb Zabraszka Zabraszkiem zurück auf dem Stick. Hammer sagt der Geschichte noch an Brust war mit ihrer wirklich klagen. Fajbiste. Sehr gut, fantastisch. Sehr fantastisch. Mój niemiecki jest zupa. Czyli pomidorowa. Zupa, tak. Daj młotka, teraz ty. Teraz ja, no dobrze. Tylko sekundkę, bo tutaj tak. Się rzeczy pozamykam. Dalej nie mogę znaleźć syrenek. Tak, przejrzałam mapę w poszukiwaniu syrenek i nic nie ma, no. No trudno, uciekły. Porozmawialiśmy o syrenkach, Słutek przedstawił swój punkt widzenia, wszystkie syrenki uciekły. Ej, bo młotka znowu do pracy by nie poszła. Dobra. O, ja przeczytam bardzo, bardzo ciekawy wiersz, który jest jakby wstępem poniekąd do naszego przyszłego konkursu, o którym powie Zabrak za chwilę. Ale bo się na tym też bardzo dobrze. Ten jej. Co? Najpierw ja przeczytam. Jaki? Wiersz, dobra. Który... O, tak, to. Tak. No to lecisz. No lecisz. Przejdźmy na końcu do naszej młoci. Chociaż jest głupia i tak bym ją grzmocił. Nie grozi za to wszak żadna nagana. Zasnęłaby w łożu nowego leśmiana. Piękne. Piękne. Najniższego Piękne. Sortu żarty z was płyną. Żydzi i memy są dla was rutyną. Od myśli, by was spotkać, boli mnie głowa. Jednakże szczerze to chciałbym, byle nie na lodach. A jeśli w mym poście zjechałem was do zera, pozdrówcie swojego wiernego hejtera. Brawo! Co to się nazywa? Co to się nazywa? Słuchaj, co to się nazywa? Zajcie to nazwę. Trzeba go pozdrowić. Przepraszam i dziękuję, ja tych słów nie używam, ładnie? Niestety nie przeczytałam w komentarzach nazwy tej osoby. Oj. I czuj się pozdrowiony oficjalnie. Ty, ja ten trend przeczytaj jeszcze. To chyba tak? Słutek miał czytać trend i ogłosić czytaj. Konkurs. Nie, ja ogłoszę konkurs, a ty przeczytaj trend. Dobra, to ja przeczytam. Ten część, pierwsza część, druga? Nie wiem, co tam chcesz przeczytać. Dobra. O tempora, o mores, diabelskie pomioty. Człekowi, co was widzi, zbiera się na wymioty. Czy któryś z was ma intelekt? Tego nie wiadomo. Nie wiem, czyście homo sapiens, lecz na pewno homo. Młociulinda, zacna dziewka, swymi kształty wabi. Lecz ten móżdżek, co w jej czaszce... Czasze? Aha, lecz ten móżdżek, co w jej czasze, działa na kształt żabich. Mość Sutomir, chociaż ambicje jego rażą swym ogromem, przez koloryt swej czupryny nie zostanie profesorem. Część druga. A Zabraszko, mąż odważny, krewnym musi być premiera, bowiem wadę ma wymowy, że gdy kłamie, zawsze rera. Pantarej, rzekł Heraklit raz po długiej kontemplacji, jednak widząc Titanica widać, chyba nie miał racji. I pożogi swego statku płomiennym zefirem owiani, uznać muszę te kwestie, jesteście pojechani. Dziękujemy ślicznie. To było prawdziwie piękne i ja myślę, że ta osoba się nie pogniewa, jeśli dostanie ode mnie nagrodę. Tak, Kochanowski po prostu zazdrościłby do końca nagrodę? Co, ja bardzo tak się, ładnie. Tak się zastanawiam, czy byłoby nie tak tym przyznanie na przykład nagrody pod tytułem podstawka do Simsów takiej osobie. Co wy o tym myślicie? O, super, super. Chcesz go ukarać za to, że dobrze tak, napisał. Chcę go ukarać za to, że napisał piękny tren. Nie, bardzo ładny pomysł. Swoją drogą jego ja nikt, jest, nikt tego człowieka jest trolem samym w sobie, bo to jest QTCHIQWATY. Ale naprawdę warto nagrodzić, bo bardzo ładny, bardzo tak, ładna sprawa. Kochanowski naprawdę płakałby. Z dumy. Za swoją orszulką. Tak jest. Tak. Znowu nie mam dźwięków w Simsach i zastanawiam się, co chodzi. Konkursik? My też właśnie my nie też mamy. Nie mamy dźwięku, młotka. Znowu to się zepsuło. Ze Skype'em i z Simsami. Coś znowu się przytrolowało. O, już działa. O, już działa. O, właśnie, słyszę. To ogłaszać działa. Konkurs jakże ambitny? Jak tak. Najbardziej możesz ogłosić konkurs. Zabraszko, czy chcesz przeczytać swoje mądre rzeczy, które ci tu wyskoczyły? Sutek przeczyta te mądre rzeczy za chwilę, a ja przeczytam, znaczy powiem o cudownym konkursie. Tak jest. A więc jako, że hejterzy z was żadni, ale chociaż piszecie ładne wierszyki i innego typu rzeczy,
Ale zauważcie, że nikt nie odważył się na przykład namalować czegoś. W sumie to dobrze. Nieważne. Nie chcieli. Albo zaśpiewać. Jeszcze gorzej. A więc ogłaszam konkurs dla poetów, pisarzy, czegokolwiek na 13 zgłoskowiec ze średniówką po siódmej sylabie o Simsach, o nas, o czymkolwiek. Może być nawet o Dubsku. Powodzenia. Jeżeli nie wiecie, o co chodzi, to... Pan Tadeusz dzwonię. Tylko nie kopiujcie, bo to już znamy. Tak jest. Tak. I generalnie chciałabym tylko powiedzieć, że nagroda pewnie też się jakaś znajdzie. Aczkolwiek... Worek ziemniaków. Tak, worek ziemniaków. Aczkolwiek zasada jest taka, że musi to być jednak ten 13 zgłoskowiec z czymś tam po siódmej sylabie. Ze średniówką po siódmej sylabie, koniecznie. Tak jest, koniecznie. Nawet jak będzie najmniejszy błąd, to już wtedy dyskwalifikuje z konkursu. Musi być rytm i sylaby zachowane, tak, bardzo ładnie. Rytm i sylaby muszą być zachowane i... I średnióweczka, pamiętajcie, tak, bardzo ważne. I zostanie to nagrodzone tylko i wyłącznie wtedy, kiedy będzie tak piękne jak ten trend, który dostaliśmy. Trend. No bo co najmniej pobije pana Tadeusza. Przynajmniej. Przynajmniej. Nie ma do nich dać poziomu. No tak, jak to się stało, że ty dopiero spałeś i już jesteś śpiący z powrotem? To bo spał pode mną. Życia. Tak. Nie rozumiem, z czego ta radość. Aha, ja tutaj młotka ratuje ludzi na plaży. A, tutaj miałeś przeczytać, ci się przytrafiło. Proszę bardzo, zabrać. Idę na plażę, dupę pokażę. Witaj, Zabraszko. Co, ty mam, już dostałeś pana na nasz konkurs? Czytaj. Przepraszam. Witaj, Zabraszko. Mam zaszczyt wręczyć ci nagrodę. Trofeum honorowe detektywa w uznaniu za rozwiązanie trzech spraw. Stajesz się wspaniałym detektywem i obywatelem miasta Isla Paradiso. Spodziewają się po tobie wspaniałych osiągnięć. Kontynuuj dobrą robotę. Zabrak Holmes się kłania. Tak jest, pięknie. Zabry. I zamiast wrócić na łajbę, to dziś kurde popłynął w ogóle nie wiem gdzie i cały czas chodzi z akwalungiem na ryju. Dobra. Nie jest akwalung, co ty? Cicho, to są nurkowanie z nurką. Nurkowanie z tym czymś. Tak. Nurkowanie, no właśnie. Ale czemu ty nie możesz tutaj po prostu nurkować? Jest zbyt niebezpiecznie. Bo to są Simsy, czemu głupio pytasz? Ale czekaj, bo ty miałeś dużo nurkowania, ty masz aż trzeci poziom. Trzeci poziom z 20 to rzeczywiście mam tego bardzo dużo. Z 10. To jest Sims, tego nie zrozumiesz. To czekaj, nawet dodam ci nurkowanie tutaj, gdzie możesz nurkować, bo my musimy znaleźć syrenki. Tak, wyłowę sutkowi jakąś piękność. O. Miałeś łowić czarną syrenkę, pamiętasz? Na arbuza, masz KFC. Murzyńską? Czekaj, weź najpierw zanętę z KF-a, zrób i ten arbuz taki na Dobra, to najpierw dopłyń na łódź i zaraz zrobimy. Przynętę z arbuza i może złowimy ci murzyńską syrenkę. Sutkowi. Znaczy to tobą nie... Sutkowi, tak. Tak. Będę baitem. Tobą. Tobą. Gdzie tu jest? Pływaj, wędkuj. Tobą. Sutek tobą? Więtkuj. Wędkuj. Więtkuj. On będziesz więc brudny trochę, ale to nie szkodzi. No weź ja nie płacz, że ci jest źle. Idź na górę i weź. Ja nie płaczę, ja wyrażam emocje. No gdy mi źle... Zabrak, o, zawsze kocha cię. Zymowałbym, ale wychłumka mnie. Hej, no... Co? Nie możesz wędkować ze statku. Czemu? Nie nic wiem. Nie może robić. Głupia gra. Głupia. To jest tak beznadziejna sytuacja, że... A jak tutaj dam wędkuj? Nie ma co robić, po prostu. Może nie wiem co, wędkujmy w toalecie. O! Niestety, no nic się nie da. Czemu nam się tam mieni, tam coś tam no tak no bo zrobiłeś, że dom jest nieskazitelnie czysty. Nie da się ten wędkować ani w kiblu, ani w wannie. Jestem rozczarowana. Tak, jest naprawdę, w ogóle nie ma jest. O, patrzcie, uratowałam komuś życie. Słuchaj, pewnie... Tylko młotka nie mówi nawet do umywalki się wsikać nie można. No nie można, no. Bez sensu. No jak to? A żegnać można? Chyba nie. Co? Wspomnienia z Zankleja? Ale spróbuję stanąć tutaj za brakiem na pokładzie w tym miejscu i spróbuję jeszcze raz taki wejść. Taki związek psychologiczny, stanąć za brakiem. O, kostuszka się nauczyła galopować pięknie. Gratulujemy. Sutek śpi, co jest mocia dalej? Gdzie tam z kimś flirtujesz na tej plaży? Ej, no co, nie mogę? To ja. Nie możesz.
miała ludzi ratować, a tu się normalnie z kimiś patrz, puszcza. Się topi, ale beka. O, będzie się topił. Patrz, rzeki pływa, może go zeżre. Nie można to chyba. To jest ten, delfin. Peggy 12. No. A to nie jest 6 plus? A to nie jest 5, 10, 15? Nie. No, jakby było 5, 10, 15, to chyba nikt nie mógłby w to grać. Są rekiny. 10 plus. Patrzajcie, jakie rekiny. Właśnie ktoś się przejechał. Cicho. Przepłynął, przepraszam. Gdzie są moje syrenki, ja się pytam. Ja mogę zaśpiewać, żeby je zwabić. Dobrze, śpiewaj. Słupkowy syreni śpiew. Znaczy, czy Zabrak już doszedł, że tak zapytam? Tak, nie, stoi i się zastanawia. Najlepiej. On nigdy tego nie robi. No to co, śpiewaj, Słutek, już musisz. Dobrze, śpiewam syreni śpiew. Okej, kupimy mu kredki, już wystarczy, Słutku. Weź flamasty i wsadź się w dupę. Mały odbytem, może ci coś wyjdzie. Jaki księżyc nam się w wodzie odbija, ładny. To nie zmienia faktu, że nie mogę dalej łowić syrenki. To księżyc płacze po tym śpiewie jego. Więc tutaj, Zabrak, tutaj na wyspie spróbujemy, no. To wiesz, tak jak Batmana się wzywa, wyświetlając na niebie znak Batmana, tak księżyc się wyświecił, żeby Słupek się zamknął w końcu. Na wyspie znajdziemy ten... Nie, to nie to. Nie, nie. Nie? Nie. Co, możemy co zaśpiewać? Morskie opowieści już były. Były. No. W takim razie możemy... Co możemy jeszcze? Wyłowić murzyńską syrenkę. To biorę. No to już się łowi. No to niech się łowi. Gdzie jest Sutałka? Oczywiście śpi. Ej, Sutek to w tym odcinku tylko śpi i je. Ja tego nie ogarniam. Jeszcze hej, jest Sutek jestem... od czasu do czasu. Hej, jestem Sutek. A to mój członek. Kochany Zabrak. Będziemy się kochać cały dzionek. Jo. To się wychrumka. Ciebie tak... Ale co złego powiedziałem? Nie powiedziałem ani nic na H, ani nic na K. Odezwałeś się, wystarczy. Członek partii. Tak, Socjalistycznych Republik Radzieckich. Ej, gdzie się ogór podział? O, wróciła na wyspę. Nikt nie kocha naszego Titanika, wszyscy wracają na wyspę. Ja go kocham. Jest dla mnie jak ty, którego nigdy nie miałem. Ja zostałem wychrumkany pierwszy raz w życiu. No, jestem strasznie przykro z tego powodu. Więcej cię w to nikt nie zaprosi, więc to już twój pierwszy raz. Wiem, przepraszam. No, twoje przepraszam nic za mnie nie znaczy. Ej, dzień nam się kończy, niedługo musimy wracać, a syrenka nieznaleziona. A Sutek jeszcze się odzywa, nieproszony. Przepraszam, milczę od teraz. Ta plama tutaj to syrenka, ale jednak nie. Jednak to tylko jakiś bóg w grze. Cóż my poczniemy teraz? To tamtego arbuza zarzuciłaś? Zarzuciłam tego arbuza, ale jeszcze się nic nie złowiło chyba. No szkoda. Jesteś kiepskim wędkarzem. No nie jestem pławiaczem syren, to prawda. O, jesteś pławiaczem moich serc. Jednych wszystkich. Jednych wszystkich serc? To ja sobie tak ponurkuję z rurką. Może uda mi się wkoksać trochę skilla i wtedy... No. Nie ma serc. Jak to dobrze mówić, nurkuj z rurką, nie? Prawda? Tak, no, prawda? Dobre, nie? Gardzę wam. Nigdy bym nie pomyślała, że będziemy potrafić to zrobić. Takie fajne, trudne fajne. W sumie jest. Gardzę wami. Wiesz, co jest fajne? Wiesz, co mi się ostatnio spodobało, młotka? Tak sobie patrzyłem. Wiesz, co mi się spodobało? Rabarbar na rowerze. Jak myślisz? Tak. Wiesz, tak sobie zobaczyłem rabarbar na rowerze i powiedziałem, podoba mi się to. O, ale fajnie się to mówi. To co, myślisz, że Zabrak powinien tak powiedzieć? Tak, znaczy Zabrak. No Zabrak to nie potrafi. O Jezus. Ej, bo teraz Zabrakowi będzie przykro i wpadnie w kompleksy. Jest mi tak przykro, że siedzę po prostu. Już się nie odezwę do końca świata, albo do teraz. Za anteną dam ci buzi. Może być? Nie. A ja? A ty co? Też mogę dać ci buzi? Proszę bardzo. Komu? Zabrakowi? No, Zabrakowi przecież nie topię. No, to było się brzydze, Sutek.
Dlaczego? Wszyscy się tobą brzydzą. Wszyscy się tobą brzydzą. Jesteś zakałą naszej rodziny simsowej. I w dodatku w pieluszce ten prowadzisz nasz statek. Tak. Zabrak to, jest, to chociaż to, wyglądał to jest... jak zacny kapitan, a ty co? Ja chcę ci powiedzieć, że to jest bardzo przydatne dla Zabraka, tak mi powiedział ostatnio. Masz rację, mogę cię kopnąć w dupę bez słyszenia. Mi chodzi o tę klapkę. No właśnie, ja też mi chodzi o tą klapkę. Ale mi chodzi bardziej. Tobie bardziej chodzi, tak? Tak. Ja niestety zrozumiałam, o co chodzi Sutkowi, więc... Tutaj po prostu jakieś rzucę gejowskie komentarze. To jest super, nie? Ja się zastanawiam, czemu młotka postanowiła płynąć w pław tam na tą rafę do nurkowania. Bo to są Simsy. Spaca tam motorówka robi, po prostu skręta 90 stopni w pół sekundy. Czemu ona się sama prowadzi? No teraz jest sama na przykład... Była osoba, tylko znowu czarnoskóra, przez wszystko wychodzi rasistowsko. Ale nie jest złamana imersja w tej grze. Ej, ona naprawdę tam płynie w pław. Naprawdę zauważyłem. Czemu ta gra jest taka głupia? Nie mam bladego pojęcia. Zastanawiam, czy ktoś mnie kiedykolwiek w życiu pozna z osobą, których kupiła od razu naraz wszystkie serie tych Simsów i łącznie z podstawką. Zabrak coś złowił tak chyba. Tak. Bo to jest jakieś 1500 złotych, nie? Ja ci powiem, młotka, ty nie masz bladego pojęcia, a ja nie mam czarnego pojęcia. A ja nie mam zielonego, bo lubię ogóra. Wiem, ty za bardzo go lubisz. Teraz można dopiero wybrać przynętę, jak ty już coś złowiłeś. To teraz łowiłeś bez arbuza. Na haczyk sam coś padło? On łowi telefonem. Naprawdę to jakieś upośledzone coś musiało się złowić. Teraz zobaczymy, czy coś złowiłeś. Dwie szprotki. Oż, ty szaleje. Po prostu weź szaleje, tego wypuść mojego naturwy sendupsko, niech polata. Niech rozprostuje skrzydła. Zaraz go wypuszczę. Teraz łowisz na arbuza, więc jest szansa na to, że się złowi ta murzyńska syrenka. A mogę na natury sendupsko łowić? Nie, niestety się nie dało. Szkoda. No, to jest tak stosunkowo przykre. Tak. Co za jakiś minerał mam? To jest ślimaczek. A co ty masz? I to jest ślimaczek. Ale to czerwone. To taka... jest razanit, a to jest rubin. O. Nie tak. Minerał. Zresztą. Minerał. Skała szlachetna i łopie. Outplay it, dokładnie. Co robi Sutek? Sutek prowadzi Słowakowi se stesiku. Smacznego. Tak, ale ty sobie da radę. Dziękuję. Madzia śpi, a Młocia płynie w pław. Ja proponuję zrobić tutaj cięcie i jeżeli coś się zmieni, czy znajdziemy syrenkę, czy też Zabrak ją wyłowi, to do was wrócimy. O, a jeżeli złapałem. Się nic nie zmieni i nic nie wydarzy, to będziemy się żegnać i na pożegnanie zobaczymy występ Sutka Sutomira. Jego pierwszy występ na scenie, więc to będzie niezwykle emocjonujące. Całe szczęście mamy aż tysiąc pieniądzów, to kupimy mu jakieś ozdoby na scenę. My heart will go on. Tak jest, jego heart will go on. To ja robię cięcie. Jesteśmy po cięciu. Zabraszkowi udało się złowić murzyńską syrenkę na arbuzę. A to jak Sutek lubi. Wykrakałem. Czarna. A to tylko rekin, nic się nie dzieje. Co mi się dzieje? No bo ty się rekina przestraszyłeś. Powitaj murzyńską syrenkę. Ale ona może, on może ją wyciągnąć jakoś na zewnątrz, czy coś? Mogą się ożenić, czy coś? Nie wiem. Nie chcesz wiedzieć. Co oni robią? Boże, co oni robią? Ta syrenka mnie przepłynęła. Pod wodą. Cześć piękności. Jesteśmy po cięciu. Słuchajcie, niestety syrenka nam się zmieniła w czarnego płetwonurka. Może być. Może być. Bierę. A tak naprawdę to jest... Tajlandzka tak, chirurgia plastyczna. Było cięcie w międzyczasie i sobie źle kliknęłam i nam syrenka odpłynęła i nie mogę jej teraz znaleźć. Ona była tu na górze, ale już jej nie ma, poszła gdzieś sobie od nas. Oj. Jest nam strasznie przykro, ale była czarna syrenka złapana na arbuza. Moim zdaniem to były halucynacje z niedożywienia. Myślisz? A może z braku tlenu? Tak. No, bardziej prawdopodobne. Albo tych sucharów ewentualnie. Tak. Coś w tym musi być. Właśnie, no ale nie tak czy inaczej, czarna syrenka zamieniła nam się w czarnego płetwonurka.
troszkę szkoda, bo chciałam tą syrenkę sobie dokładnie obejrzeć. Tam jeszcze Zebrek miał takie pytanie odnośnie tej syrenki. Może teraz powiesz, może ludzie sobie cofną i zapauzują i pokażą, czy zobaczą, o co ci może chodzić. O co mi chodziło, bo nie pamiętam. Pytałaś o to, co ona ma na piersiach. Aha. Jak to się trzyma jej piersi, pytałem. Tak. I wy teraz możecie sobie cofnąć i zapauzować, przyjrzeć się syrence. I patrz, nawet czarny płetwonurek od ciebie odpłynął. I dobrze, nikt nie chce. Nikt nie chce zabrałkę. Zabrałkę. Czy ja mogę wtedy w takim razie skorzystać z okazji, kiedy nikt nie chce zabraka i powiedzieć suchara? Nie. Proszę bardzo, zwłaszcza, że dzisiaj sucharów jeszcze nie było. No właśnie. To tak na zakończenie. Słuchajcie. Chcecie bardziej takiego czerstwego? Czy bo taki bardziej lekko przygniły, bardziej, czerstwy? Taki u ciebie zawsze są czerstwe i przygniłe. No dobrze, to mój suchar na dziś. Jakie pomysły ma drewno? Porąbane! Jezu! Widzisz, jak to ten ocean wysycha, czy jeszcze nie? Patrz, tam już się piasek już wychodzi, widzisz? Tam już ten piasek się wychodzi. Te żółte coś. To może ja jeszcze jakiś czarny humor na koniec, czy dobrze, nie? Dobrze. 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 Jeszcze nie taki koniec, bo jeszcze występ sutka przecież. No tak, więc... A, dobrze. Dajcie mi. Mąż zakłada kurtkę i woła do żony. Stara, idę do baru, zakładaj kurtkę. Żona uśmiechnęła się, bo nie wychodziła z mężem od kilku lat. Naprawdę weźmie się z sobą? Pojebało cię? Ogrzewanie wyłączam. No, nice. Czarny nice. Humorek na dzisiaj. Bardzo ładnie. Wiem. Się no to... pod tą wodą nic nie wydarzy, nie? No, murzynka nam uciekła. Zwłaszcza, że wysycha od tego. Patrz je piachu od sutka. Są tylko powiedz... Czytaj. A syrena gdzie? Zabraszko zauważył naprawdę atrakcyjną syrenę, a potem zdał sobie sprawę, że to był... manat. Murzyn. Mulat może. Ciapaty. O Jezu, przepraszam. Zaczyna brakować ci tlenu. Ej, bo ja się uduszę za 2 godziny. Nie, to zostaw go tam. Za 2 godziny. Ale ty siedzisz w jaskini, więc nie mam cię jak... Ojejku, jeszcze tentakle tu są. Nie. To też będzie mi dupa piekła. Wypłyń stąd, bo się uduszę. Nie mogę ci kliknąć, no bo siedzisz w jaskini. Ale ci zakolejkuję, dobrze? Dobrze, zakolejkuję. Wypłynę, jak już się uduszę, martwy. Sutek spóźnia się na występ. Jakim prawem? Sutek, czemu się spóźniłeś na występ? Przepraszam, aż kichłem. Może dlatego, że po prostu... O, rety. Miał być taki twój pierwszy występ w życiu. Jego pierwszy raz, a wyszło jak zawsze. I co? Pierwszy raz jest szybki, albo do niego w ogóle nie dochodzi. Ja tutaj w drodze wyjątku proponuję użyć cheatów, bo zanim on tu przyjdzie, to po prostu miliard lat minie, dobrze? Cheaty. To miało być piękna, wiekopomna chwila i co? I Sutek jak zwykle zepsuł. Przygotuj scenę. Że koń będzie oglądał występy? Tak, nasz koń będzie oglądał występy. W ogóle wszyscy tutaj... Ej, bo ta syrenka jest zaczarowana przez Sutka. Co? Powiedzcie mi, w jakiej dodatku są sceny? Takie? Zostań gwiazdą. Wszyscy się tu teleportujmy. Dobrze. Wszyscy zobaczmy występ Sutka. Syrena też. Ściągnąć sobie. Muszę sobie ściągnąć. Nie wiem, jak to się stało, że syrena jest zaczarowana przez Sutka, ale to nic. Sutek wyrwał syrenę. Co chcesz mieć na swojej scenie? Oprócz tego, ziemniaki. Że światła. Zabraka. Ziemniaki? No. Nie ma ziemniaków. Są jedne światło możemy ci kupić, jesteśmy biedni, to chyba nie. Są zabraki? Nie ma zabraków. A co to znaczy? To oni nam nie sponsorują tego? Nie, musisz sobie sam kupić. Ja jestem gwiazdą. Jeszcze nie jesteś gwiazdą, dopiero zaczynasz. Gwiazdą, wypalonym. Twój pierwszy występ w życiu. Tutaj mam takie ozdoby sceniczne, zobacz sobie. Czerwony karzeł. Ja chcę mieć najlepszą ozdobę. To może być takie babeczki, albo loda ci kupimy. Kupmy loda. Loda ci kupimy. Możemy co mam zrobić? Możemy loda. Ci zrobić dziki zachód, albo możemy ci zrobić... Loda. Dobrze, to zrobię, patrz, spokojmy za lód. Jeszcze nam zostały pieniądze na inne rzeczy. Ale na szczęście taki już, wiesz, popsuty, upadnięty, żeby nie mógł zjeść. Tak, to różową kanapę.
Genialny, no. Kanapa na tym, na scenie, genialny pomysł. No bo to wiesz, tak tam przeważnie w tych filmach takich różowych, to właśnie kanapa jest potrzebna. Ile kosztuje ten cudowny dodatek, który chcesz sobie kupić? Nie mam bladego pojęcia. Dobrze. Dwie dusze i trzy szklanki lemoniady. To jeszcze taki ja niedługo będę... fotel z króliczką. Ja niedługo, chcę tylko powiedzieć, że ja niedługo też będę miał Simpage'a i będę z tobą Młotka tam się wysyłał nawzajem. Simpage'ował się będziesz. Dobrze. Bo mam już gierkę z Humble'a i teraz muszę ją tylko zainstalować. Pięknie. To jeszcze dostaniesz muszelkę, żeby... Tak. Jak to w każdym tego typu, w każdej tego typu produkcji, żeby był króliczek, muszelka i kanapa oraz lód. Jest lód, muszelka, kanapa, wszystko jest tak dobrze. Wszystko jest, można występować. No, jeszcze tylko brakuje jakiegoś partnera twojego. Ale to jakiś czar... Znajdziemy... Nie ja, znajdziemy jakiegoś murynka. Bambu. Ej, czemu nie mogę tego po skosie dać tutaj? Byłoby ładniej. Jak to było? Czarny jak Rambo, groźny jak Bambo? Chyba tak. Pseudonim artystyczny Słodka? Ty masz pseudonim artystyczny Sutarotti ma teraz. Pseudonim autystyczny? Autystyczny, tak. W sumie. Ksywka w szpitalu. Czekaj, jeszcze musimy ci światła kupić jakieś. Weź tam, pamiętasz wczorajsze cosplaye? Ale światła są takie drogie. Młotka, pamiętasz wczorajsze cosplaye? Tam był taki wader z żarówką, takie mu kup. O, to ci kupimy jedne takie wybuchy. Jest. Ale to jest twój pierwszy występ w życiu, Sutek, to wiesz, nie można mieć wszystkiego. No. Mogę już to wystąpić. Będzie szybki występ, jak już skończy, to puścimy wybuchy. Tak jest. I nawet syrenka, którą zaczarowałeś, przyjdzie. I nawet nie wiem, skąd ona się wzięła u nas, ale nic nie szkodzi. Ale to Simsy zrobiły. A to Simsy. Ja nie ogarniam tej kuwety, więc nie ma problemu. Mam nadzieję, że wszyscy się tu ładnie teleportują i... Tak chcę zapisać ten układ. To jest ta białowłosa murzynka. Ta białowłosa murzynka to jest właśnie ta syrenka, którą złapaliśmy na arbuza. I ona w ogóle gdzieś tu jest. O, widzisz, i sobie on chodzi tak, i nie wiem, czemu w ogóle się nie teleportowała na twój występ. Nikt się nie teleportował na twój występ. Ej, ona ma nogi. No bo ona tak wychodzi z wody, to ma nogi. Dobrze, oglądamy ale występ. Jazda. Nie wiem, czemu nikt nie przyszedł. Ej, ale jak wychodzi z wody, powinna być właśnie odwrotnie. Nogi kobiety, a reszta ryby. Tak. Bez sensu. To światło takie błyskawice. A no tak, przecież buca z deku w pani deszczu. A my nie przyszliśmy, ale ogór jest przynajmniej. Stanie z deszczu, już błyskawice już są. Mi tak źle, jestem tak, czuję się żenująco z tym występem. Pięknie śpiewasz, czekaj, bo tutaj mi się oczywiście piętra przełączyły. O, to za radość. Ja nie lubię tej gry, która mi się sama kamerą w ogóle obsługuje. Tak. O, powiedz, ona jest tak zafascynowana twoim występem, że odrabia lekcję. To jest, czekajcie, zrobię takie magiczne sprawy i tutaj w ogóle wstawię tak kamerę, żeby mi pół tych rzeczy widać. Boże, jestem piękny. Śpiewaj, śpiewaj Sutek. Popatrz, to chciałem być marynarzem. No, chciałem mieć piękne łaski. Tymczasem zostałeś Aztekiem. Hej, bawmy się. Hej, śmiejmy się, hurra! Dziwki i lasery. No, zachowałeś się jak ostatni. Przepraszam. Popatrz, jak ten, jakie mówcy masz na scenie. Tak. Czekaj, jest. To jeszcze każemy ci z gitarą może wystąpić. Może jeszcze zdążymy. Rozmawiaj z widownią, nie? Niech wejdzie. Ja chcę porozmawiać z widownią. Rozmawiaj z widownią. Obraź publiczność. Dubsko. Obraź. Mogę dubsko? Mogę o, proszę, opowiedz prośny dowcip. To jest jak dubsko. Dobra. Dubsko. Dubsko! Dubsko! Dubsko w górę. A ktoś mi za to zapłaci? Za ten występ, czy nie? Pokryjesz koszta. Przecież się spóźniłeś. Co się zrobiłem? Spóźniłeś na swój występ, musiałam cię czekować. Jezu, koń zwariował z radości. Tak, koń chciał stanąć. Chyba im się nie spodobał twój żart. Dubsko. Piosenkarz, wykonaj piosenkę z gitarą. Jeszcze jeden szary dzień, proszę. Sutek, dobra. Dajesz, jeszcze jeden szary dzień, śpiewaj. Jeszcze jeden szary dzień, ze mną zabrak jest pod sceną. Tak go kocham. Ojej, ojej. Pawy. Ojej, ojej, ojej. Ojej. Jeszcze jeden szary dzień, wszystko nagle zmienia się. Zabrak, kocham cię. Ojej, ojej, ojej. Wydarowa, to wiesz? Aż ząb
wyszło, wiesz, aż co tak. Wyszło od twojego ciała. Aż Marci stają z grobu, żeby Jezus. Cię nie wypnąć. Ponieważ nie masz gwiazdy, to już cię przekręcił w grobie, wyszedł aż w dupcu. Kazałam opowiedzieć dowcip, więc zobaczymy, jak zareagują na twój dowcip. Ja już wiem, jak zareagują. Słupku, jest kolejny dup. A, jednak się kłania, proszę bardzo. I o, Sutek Boże. Wygrał. Zarobił ja całe 170, czyli... 250, na fibki dostajesz. Weźmy tylko 700 simoleonów w dupę. Więcej nas kosztowały twoje, wiesz... dekoracje, niż ty dostałeś za ten występ. Ale na początku zawsze trzeba zainwestować tak, w artystę, żeby potem się spłaciło, no. Ty w ogóle oczywiście, nie jesteś w artystę. Dosiądź kostuszki i wróć do domu. Jest nam wstyd, że spóźniłeś tak, się na swój występ. Syrenka nam uciekła tutaj z paska. Nikt oprócz Ogóra i konia cię nie obejrzał. To w sumie lepiej. I tak byłem lepiej. Najlepszy, i tak byłem najpiękniejszy. Twój debiut i oczywiście wyszło jak zawsze. No, tak jak zawsze. Tym optymistycznym akcentem będziemy kończyć i odcinek, i przygodę na Isla Paradisu. Paradisu! Powiedzcie, jak wam się podobała wyspa Paradisu? Panowie. Hurra! Super partia! Super partia! Super dodatek, całe życie będę prawda? Pamiętał Titanic. Titanic był cudowny. Super oddajcie dodatek. Titanica! Nie spalajcie go. Ale Titanica bierzemy ze sobą, no co wy? Jak to? Postawię w garażu Titanica. Kupimy sobie port. Przecież całą tą parcelę możemy teraz sprzedać. Całe to wszystko. Kupić sobie port tam. No, Łotysz Valley. Co za genialny pomysł. Dobrze, więc... Geniusz. Możemy sprzedać tego konia? Sutek gratis. Dobrze, jestem za. Ja też. Przegłosowałem. Demokracja. Ale widzowie zawsze będą ze mną. Tak. I zawsze nie pozwolą. Żeby Sutka zgwałciła 8 murzynów. Piszcie komentarze. Ewentualnie nasza murzyńska syrenka złapana na arbuza, która tak. Gdzieś niestety znikła. Zniknęła. Młotka jest jakaś niezadowolona z życia. A, bo na parceli jest syf i jest głodna, ale to w niczym nie przeszkadza. Powinna się czuć jak w domu. Zabrak oczywiście się gdzieś zgubił po drodze. Dobrze, będziemy kończyć, więc ja przypominam tylko o konkursie. Bierzcie udział w konkursie na 13 z Głoskowiec. Piszcie jak najbardziej. Może będą jakieś fajne nagrody, kto to wie. Może będą jakieś właśnie fajne nagrody, u nas niestety... Ja się mogę złożyć. niestety u nas nagrody wypadają dosyć spontanicznie, jak to było ostatnio widać. Sutek zaśpiewa. Sutek w nagrodę zaśpiewa. Obiecuję, że będzie więcej występów Sutka na scenie, gdyż zdaje się, że w naszym Łotysz Valley postawiłam scenę, więc Sutek będzie dalej mógł drzeć ja na deskach. Nie ma najmniejszego problemu. Jest, nie. Titanic płynie z nami do Łotysz Valley, więc będziemy mogli w Łotysz Valley szukać syrenek. Może się jakieś znajdą. Ne? Jezu. Chociaż jak widać z tymi syrenkami tak różnie bywa. Są, znikają, odpływają, później znowu wracają. Nigdy z nimi nie wiadomo. Dobrze się nagadałam. Chociaż tyle na koniec odcinka. Głębokie. Daliście mi okazję porozmawiać do widzów. Masz swoje 5 minut i teraz kończ. A to jest, jak kogo to jest kanał? A, Młotki. Tak, okay, no to gadaj. No ponoć mój, no ale zaglądam na swój własny kanał raz Nikt na 100 lat, nie sprawdził od kilku miesięcy. Dokładnie. To co, żegnamy się? Żegnamy się. Ze mną oczywiście był Sutek, Bartowicz, ja! Krzywousty, Suterowski. Ja byłem najbardziej. Tak. Młotka. Dobrze, ty mu zawsze tak robisz, więc ten. Nieprawda. Prawda. Sutek, po tym to zrobiłeś, już nigdy nie nazwę cię Sutkiem. To co? To co, mogę no, powiedzieć pa, pa? Ze mną był Sutek, Suterowski, Krzywousty, Krzywosuty, Bartokniew, przepraszam bardzo. Gunwo! Tak jest, zapraszamy... Gunwo! Na live'y do Sutka, które czasem bywają bardzo niepoprawne. Chamskie, poniżej poziomu. I prostackie. Rasistowskie. Jestem najbardziej kochany chłopcem. Przepraszam. Tak jest. Ze mną również był Zabrałkę, największy troll w internecie, fan Hitlera. Dupka. I oczywiście... Nie jestem fanem Hitlera, wiesz o tym. Wiem. On nim jest po prostu. Nightcat.
No i oczywiście ze mną byłam ja i moja Madzia Ogór. Do zobaczenia w Łotysz Valley w następnych Simsach. Trzymajcie się, cześć! Dupsko! Dupsko! Hej!